Witam wszystkich w moim bonusowym let's playu. Jeśli ktokolwiek to zna ten obraz, że tak powiem, jest to gra League of Legends. Jak widzicie, jestem tutaj. Warwick, taki piesek śmieszny, wilkołak dokładnie. To jest moja drużyna. To jest drużyna przeciwnika. Jeśli ktokolwiek z was zna coś takiego, co się nazywa Dota, albo Heroes of Navret, albo właśnie League of Legends, to jest tego typu gra. Filmik bonusowy z okazji tego, że osiągnęliśmy magiczną liczbę 69 widzów. A jak widzicie, jest to bardzo ważna liczba w moim niku. Tak więc, no, jeśli ktokolwiek nie zna tej gry, a pewnie kilka osób tam jest, które nie zna kompletnie Doty albo coś, gier w tego typu. O, jeszcze dobrym przykładem jest Demigod, on jest trochę zmieniony, ale też jest podobny. Każda drużyna składa się z trzech, w tym wypadku trzech albo pięciu heroesów. Ja gram na mapie dla pięciu. Cała gra polega na tym, że zaczynamy od pierwszego levelu. Danym heroesem, ja mam tam swojego wilczka. Chodzimy po... Mapka jest zbudowana tak, że jest trzy ścieżki drogi. Jeden taki po tej stronie, drugi po tej. O, właśnie, jak to widać, jeden tutaj, drugi tutaj i trzeci po środku. I chodzimy sobie po tamtych stronach. Tutaj mamy sklepik, w którym kupujemy rzeczy. Nie będę się za bardzo rozwodzić, dlatego, bo no, zobaczymy, jak wyjdzie. Może przegram, może wygram. Średnio gra trwa około 30 do 50 minut. Zobaczymy. Normalnie chodzi się w taki sposób, że jeden z dwóch ludzi idzie tutaj na górną część, jeden idzie tutaj i dwóch idzie tutaj, ale ja jestem w wypadku taką osobą, która chodzi na tak zwanym junglu, czyli chodzi po tych częściach tutaj i tutaj. To jest ta tak zwana dżungla, po której się poruszam. I akurat ta postać jest w stanie robić to od pierwszego poziomu, więc udostępniam, że tak powiem, wolną drogę jednej osobie. No a wiadomo, no, tutaj zdobywa się expa. Na początku mam pierwszy level maksymalny w tej grze, jest 18. I sobie dobijam poziom. I wiadomo, trzeba niszczyć przeciwników. Za przeciwników dostajemy złoto, za zabijanie minionów dostajemy złoto i doświadczenie. I sobie tak expimy ogólnie i zdobywamy doświadczenie. Najważniejsza rzecz. Trzeba tutaj uważać, trzeba zniszczyć. Ja w wypadku tą wieżę, a przeciwnik tą. Tak wygląda cała gra. Trzeba po prostu niszczyć przeciwnikowi główną bazę. Dobra, boję się trochę zaczynać, bo ludzie lubią tutaj na mnie się rzucać właśnie, ale wydaje się, że tego nie zrobią, nawet gdyby to... No, zobaczymy. Zaczynam od tego kolesia. To jest tak zwany golem. No, jak widzieliście, kupiłem sobie sztylecik do ataku. I tam jedną rzecz odnawiającą HP. No, tutaj zabicie tej jednostki, znaczy tego przeciwnika, czy nie wiem, jak to nazwać, potwora, jest bardzo dla mnie ważne, ponieważ dostaję taką aurę. Widzicie teraz takie kwadraciki, niebieskie kwadraciki latające wokół mnie. To jest aura many. Dodaje mi się mana przez co ten niebieski pasek, ciągle mi się odnawia. Zielony to jest życie, niebieski mana, tu jest mój poziom. I ciągle mi się to odnawia, przez co to jest bardzo dobre na sam początek, bo mogę ciągle używać skilli. Tak naprawdę dzięki temu dobrze funkcjonuje tutaj. O, ładnie, jeden z naszych zabił kogoś. Dokładniej ten mi się opysiał. Bardzo ładnie mu idzie, cieszę się. No, jedynie nadzieję, że babka tutaj sobie da radę.
radę, bo to jest z ciężkich przeciwników. No. No i tak jeśli chodzi o postacie, to mam tak szybko w skrócie powiem. Moja postać to jest ogólnie taki, można powiedzieć, no, to jest specjalny koleś stworzony do walczenia z przeciwnikiem, znaczy z tymi heroesami przeciwnika. Ma skill, który go przyspiesza. Ma skill, który tam atakuje, zadaje jakieś obrażenia i tyle obrażeń ile zada, tyle sobie odnawia życia. Za każdym razem odnawia sobie 5 życia przy ataku. W moim wypadku to już jest 20, bo tam za każdym. Tam jest jakoś to wytłumaczone i za każdym razem to się zwiększa ta ilość. W moim przypadku już to jest 20, jest to bardzo dużo. Jest on bardzo silny. Teraz znowu dostałem następną aurę. Ona sprawia, że spowalnia przeciwnika i dodatkowo zadaje mu tam jakiś bonusowy damage. No, skończyła mi się jedna aura. One niestety się kończą. Tak więc muszę iść zabić go znowu. To jest, można powiedzieć, że to jest takie lustro. Tutaj jedna i druga strona. Każdy ma te same jednostki, że tak powiem, takie neutralne do zabicia. Jedyną różnicą tutaj jest taki baron, się to nazywa, albo baron, albo naszor. Jest to taki silniejszy koleś, a tutaj jest smok. Smok daje, baron dodaje buffa dla każdego gracza z danej drużyny, która zabiła. Coś mi ściło, to nie wiem dlaczego. Dziwne, to jest jakieś rzeczy odpalone w tle, zaraz to sprawdzę. Na pewno mam rzeczy odpalone w tle. Dobra, cofnę się do bazy i sprawdzę, co to jest za... Okej, prawdopodobnie była to wina Firefoxa. Zaraz sprawdzimy. Okej, tutaj sobie kupujemy to. No i nie mamy kasy na buty, a buty są bardzo ważne. No cóż. Okej, dalej mi coś ścina. No cóż, tak to bywa. No i zabili jednego z naszych. Tutaj dokładniej, słabo. Tak to jest. Jego naprawdę mi coś ścina, muszę to już zobaczyć. It's time to hunt. A już dobra, wyłączyłem wszystkie niepotrzebne rzeczy. Teraz jestem tutaj, zabijam się w następne stworki. Tam jest przeciwnik. Dobra. Te wszystkie informacje to są informacje od innych graczy, żeby na przykład było coś zabić. Dobra, tutaj nie ma sensu. Nie mam butów, stary, jestem wolny. Spadaj, nie chcę mi się. Nie będę ci pomagać. Jeszcze. Muszę dobić 6 poziom doświadczenia. Wtedy dostanę taki specjalny skill. W moim wypadku jest to takie coś, że nagle rzucam się w stronę przeciwnika i zabijam go. Można tak powiedzieć. No, tam go atakuję. Przecież jest to bardzo silne. No, dokupiłem sobie takie rękawiczki, że tak powiem. One mają to w sobie, że mają tam jakąś szansę na zadanie 5000 obrażeń dla mojego przeciwnika, przecież jest to bardzo silne. No, na samym początku, aż dobiję 6 level, gra tą postacią nie jest zbyt ciekawa. Mam tylko latać i zabijać te stworki wokół. A jak będę to robić, to będzie dobrze. W skrócie. Okej. Mamy 6 level, możemy zaraz zacząć pomagać innym. It's
jeszcze tego stworka. A oni cały czas coś piszą na temat sytuacji, że tego nie ma, tego nie ma, tamtego nie ma, ten się pojawił tu, ten się pojawił tam. Ogólnie bardzo ważne jest informowanie wszystkich o tym, co się dzieje. No akurat ja nie za bardzo muszę to robić, bo chodzę na, że tak powiem, neutralnych miejscach, w których ciężko powiedzieć, że kogoś tam, no okej, okay, dobra, zauważyli mnie, wiedzą, że tu jestem. Albo i nie. Idziemy tutaj, tak, widzimy kolesia, tam idzie w naszą stronę. Dobra, podejdziemy tutaj. Siema, stary. No i zabili nam kolesia. Nie, nie bij mnie, nie bij mnie, zostaw mnie. Słyszeć pozytywne rzeczy na temat tego, co mówicie, zwłaszcza jak wielu z was mówi na temat tego, że jestem tak do... No, trochę głupio mi tak mówić o tym, ale część z was mówi, że jestem tak dobra, tylko mam taką ilość widzów. No, mam nadzieję, że niedługo to się zmieni. Nie. Widzę, że ludziom się to podoba, co robię, z czego jestem zadowolony. Tutaj jest inny kolej z naszej drużyny. Dobra, trzeba tego tutaj podciągnąć. Chodź, chodź tu. No, już drugi się pojawił. Wszystko, co robię. Mam nadzieję, że... co by tu kupić? Przydałoby się to kupić, ale nie mam kasy na to. Skąd ty wiedziałem, że kogoś od nas zabrałem? Jego dwóch, no co za bambusy jedne. No ale postaram się w miarę, że tak powiem, zaspokoić wasze potrzeby, jeśli chodzi o tworzenie moich let's playów. Jak sami widzicie, tworzę na chwilę obecną Dead Space'a. Prawdopodobnie odejdę od tworzenia Prince of Persia, jeszcze nie wiem, nie jest to za ciekawa gra. No zobaczę, jak będę mieć wenę, żeby w nią zagrać, to w nią zagram.